witajcie, z tej strony Łucznik Getsu, jest ze mną Ryfcio Wojownik. Dzień dobry. Jak ty głupio wyglądasz w tym. Była taka bajka o takim jakimś korzastym, jakimś stworku takim właśnie, jak drzewo takie w kinach. A to ja tylko kojarzę, mi to kojarzy się z tym, z jakimiś z Avengersów, coś tam był taki jakiś. Z kamienny był chyba, fantastyczny. Nie, czwórce. Właśnie drewniany taki. Nie, fantastyczny czwórce, no to daj człowieku, ja bym mógł tego nie pamiętać. I słuchaj Ryfciu, i w sumie widzowie, to jest odcinek, który już nagrywamy po trzecim odcinku, widzieliśmy wasze... Magii nic nie czytał, więc... Czytałem porady, czytałem o tym, że chcecie bardzo, żebyśmy skanowali. Czytałem o tym, że ruszymy po prostu dzisiaj fabułę. Dzisiaj szykujcie się na troszkę dłuższy odcinek, bo ostatni był krótszy, też mnie to trochę bolało. I zrobimy więcej, nie będę też siedział we kół. Wnioski wyciągnięte, ja słyszałem, że muszę blokować. O właśnie, ten blok, to bo też jest bardzo dobra to porada. Jestem gównem. Nagrywamy odcinek przed upożeniem czwartego, więc nie widzieliście jeszcze, że zrobiliśmy zbiornik na wodę i się nadal zastanawiam, jak to działa, bo tu nie ma żadnej wody. No tak, nie podpowiedzieliście nam jeszcze, bo nie mogliście, o to chodziło tutaj, bo a tak... A ja Mangiego się pytam, to ja widzę, że pisali, jak ta woda się zbiera? No nie pisaj, dlaczego? No bo... odcinek jeszcze nie wyszedł. Dobra, czaj. Czemu ją bijesz od razu? No bo ja chcę zobaczyć, jak łuk działa, jeszcze nie mogłem przetestować, a mega się to fajną sprawą idziemy wydaje. Na mrówy? Pewnie, tu pewnie. Mrówisko jest w ogóle. Widzowie też mówili, że zbroja mrówkowa sprawia, że mrówy są pasywne wobec nas, ale o, to akurat... O, agresywne są, można było czerwone, domyślić. Mają te. Biją mszyce one? No faktycznie, ja w łeb celuję, w ryj. A właśnie, zeskanujmy sobie, czy mamy zeskanowane. Ja skanowałem ją. O, bez kitu, ile ten blok daje? No to widzę, że teraz to ma sens, ten tank. Jak ostatnio narzekałem, wow, że właśnie jest to bez sensu, tak teraz to będzie wreszcie miało ręce i nogi, nawet można powiedzieć, prawda? A ja cię, ciebie walnąłem? Wow, mnie zastanowała? Nie wiem. Czy mi się wydawało, czy mnie powaliła chyba jakoś. Jeszcze czerwone mrówki wiedzą o twojej obecności, wyskoczyła mi informacja, nie wiem o co chodzi. Ale perfekcyjnie zblokowałem, bez kitu, tak jak widzowie pisali. Czyli parowanie, parowanie. O Jezu, to ich nie widziałem w ogóle, siema byku. Ja mam nadzieję, że ciebie nie biję. No bijesz. Mangi, co ty robisz? Mam nadzieję, że ciebie nie biję. No ja się staram, no, robię co mogę. Ale nie, łucznik to jest klasa, która chyba bardziej mi będzie odpowiadać. Będzie też mniej chaosu. Będę miał też lepsze miniaturki, mam nadzieję, jak będziesz, no. Będę nie tak blisko, więc mnie się wydaje, że git będzie. Ale po co my się tak klepiemy? Nie podoba, no bo do mrowiska chciałeś. Do laserów chodźmy może, co? A no dobrze, 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 nie, bo usłyszałem wcześniej, że chcesz iść do mrowiska. A nie, no to gdzie tam tak mrowisko? Się dobijałem. Ja w ogóle HP nie mam, ci powiem. No, ja sobie zrobiłem 5 bandażów i tak z nimi chodzę cały czas. Tak, może mogę sobie tutaj... Jezu, on mnie bije. No ja se do ekwipunku se wszedłem. Dobra, no to szybki bandaż teraz poleci. Zjedz. W ogóle czemu jest zjedz na bandażu? To nie ma sensu żadnego. Zjedz. No bo to jesz ręką. Jesz ręką czy resz jęką? Tak. Resz jęką. No i ruszymy ale sobie na te statywy, mrówek. Bo musimy ten laser śmieszny ogarnąć sobie. O kurczę, jaki kwiotek tu jest. Ja jedyne co zobaczyłem, oprócz tego, że gruszoł kwasowy wygląda jak pewna część ciała. Nie, to, mam tu. Mamy do zbudowania w ogóle dużo nowych stacji, typu młynek, aczkolwiek nie mamy do tego na przykład płatka kwiatu. Zgaduję, że to są, wiesz, to są te nowe stacje do budowania rzeczy. Mamy tak samo kołowrotek, ale nie mamy gliny. Mamy punkt smoothie, który możemy już zrobić. Znaczy, wiesz, mamy grządkę, na której pewnie możemy sobie sadzić rzeczy. Mnie się wydaje, że jeśli tak ostatnio byliśmy dość statyczni i w bazie siedzieliśmy, no to dzisiaj raczej ruszymy, wiesz? Dobrze, tak, ja tylko tak się będziemy... zapobawię w turbinę i zrobię dzisiaj grządkę. To jest jedyna rzecz, jaką dzisiaj stawiam. Czekaj, co to jest? Oprócz grządka. Grządka. A ty chcesz szupinka łożędzia. Żołędzia. Ogarnąć. Ja sobie zrobię więcej band... A, strzał sobie też miałem więcej zrobić. To jest akurat spoko. Tutaj do tej pory to tylko twoje miałem. No ale strzał 40 ci dałem chyba. No, czy dużo dałeś mi, ale mogę mieć więcej. No, 6 młodych chwastu, to jak będziemy wracać, to się weźmie najwyżej. A, możemy iść dalej. Dobra. No wiesz, fajnie to wygląda, zgaduję, że to jest, żebyśmy mieli po prostu źródło papu cały czas, nie? Jakiś no to jeszcze ta łodyga trzeba zrobić, tylko tak, wiesz, mieliśmy ruszyć i szkoda, że... Tak, ja mówię, ja możemy iść, ja jestem gotowy do pójścia, jak będziemy wracać. No właśnie, to jest słabe, że od razu nie poszliśmy, bo już się ściemnia.
Będziemy nie, na co chodzić. Ale mangi, ściemniasz, co ty, nie ściemniasz. Nie, ty ściemniasz. Uczysz się od najlepszych żartów. Nie, to daje, to... Ja, jak się śmieje mangi, jak powie coś głupiego. A wiem, co jeszcze ludzie mówili, że możemy coś z tymi tiktakami zrobić, po pierwsze, że możemy się tam chyba dostać i jeszcze... O, tak, wymaga narzędzia do rozbijania. Jak to? Się otworzyło samo. Wymaga narzędzia wyższego poziomu. Wyższego poziomu, żeby miętówki rozwalić. Oraz jeszcze podobno nagrania nie zebraliśmy z tego, gdzie jest ten układ scalony, no. Może będzie tam jakaś tasiemka. Który laser jest blokowany? Nie widzę, żeby żaden był blokowany. A jest, możemy iść blokowany. Czekaj, to co, odblokowujemy ten laser? W sensie musimy tę łodygę ściąć, czy jak? Tak, no tutaj, ale to jest łatwe jest. Ja myślałem, że musimy się tam dostać do tego statywu i coś zrobić, a to po prostu wystarczy, że rozwalę to źdźbło i jest odpalone. Nawet nie trzeba tabletek filtrujących. To odpaliłem już. Dowiedz się, co blokuje, iść do domu. O, tu zobacz, widzisz? Jest, o, jest faktycznie, no. Jestem malutki. Zbieram. O, gadał jakiś Wendel. On już był wcześniej, ostatnio był. Dwa odcinki temu. Tak. Czy trzy. To jest chyba ten typ, co nas zmienił w takich małych, zgaduję. No bo też było na początku, że z 5 ludzików zostało to wysłanych, nie? O, widzisz? On mówi, że jest malutki, on robi na sobie. Jestem malutki. Eksperyment. Ostatnio pokazałem tę grę w ogóle moim teściom, nie? I oni mi puścili film taki stary PRL-owski, który się nazywał King Size. Oglądałeś? Nie, ale wiem, co to jest za film. No to właśnie, bo mi się skojarzyło z tym, że jesteśmy pomniejszeni. Polecam film, fajny. Te faktury. Widzisz, Monika tutaj... O Boże, jak na streamie ostatnio mówiłem, że mi widzowie dawali donate po 21,37 i mówię, księgowa do mnie pisze... Panie Łukaszu, czy te faktury są poprawne? A ja mówię, tak, pani Moniko. I już sobie zapisali, aha, pani Monika, księgowa. Oj. To co, już nic nie blokuje laserów? Tak, wszystko już dochodzi jak ma dochodzić. I co? I możemy guzik wcisnąć? No tak, no idź do domu, dowiedz się, co blokuje jeden z laserów. No to już wiemy. Ale zobacz, power 3, widzisz? Co blokuje jeden z laserów, czyli w domu, ten, widzisz, on tak lata. Power 3, tutaj. Aha. Tak, power 3. Zobacz, tu masz wskaźnik. Ja jestem ślepy, wskaźnik. Jakie power 3? Gdzie tu, ty gdzie jesteś? Ja jestem. No, tu. A tu faktycznie P3, ale czemu power? To jest stacja. No bo zobacz, to jest ten jeden z tych. Nie ma mocy, tak mu lata. Faktycznie, no. Czyli musimy iść do domu. Czyli musimy w tamtą stronę iść. I nie wiem czemu, ale od kilku odcinków ani razu nie skojarzyłem, że jak jest mowa o domu, to chodzi o ten wielki dom, do którego mamy iść, bo przez... Mówi do tej lepianki z gówna, ale serio, bo to jest tak, że po prostu to jest zaznaczone na taki kolor jaskrawy, jakby to była jakaś porada, czy coś taka, znaczy jest to porada, ale taka nieznacząca, czy tytuł czegoś, nie? Ty no jesteś. I zobacz, jesteśmy przy tym, no przy tym laserze jestem. Aha, przy laserze, a ja do domu idę. O, wiem, zobacz. Bo tutaj prądu brakuje na ten laser. Bo przegryzły, bo ten kabel jest rozwalony. Gnoje przegryzły. O. No, uziemiony. Aha, na czas. No nie mów mi, że tyle. Że wystarczyło zabić ten i już jest. Ale głupie to jest. A my tu nie byliśmy wcześniej w tej jaskini? No byliśmy. To wystarczyło tą jedną. Ludzie musieli mieć rozwalić. Z nas taką bekę, jak oglądali, nie? Że my co nie, tu chodzimy? No nie wierzę, dobra, zobacz jaki laser tutaj teraz jest piękny. W ogóle nie lata, no, to faktycznie. Co, wracamy tam? Tak, zobaczymy, dowiedz się, do czego służy machina, czyli to wielkie urządzenie. Potrzebujesz bardzo wody, czy mam sobie wypić? Bo wypij sobie bardzo wodę. Za tobą też jest kolejna, jakbyś chciał. A to sobie do tej menelki wezmę. Tylko muszę. A, ja nie mam menelki. O, widzisz, przycisk aktywatę się świeci. Można kliknąć. Czekam tu na ciebie, żebyś ty kliknął. Ja się napiłem do pełni. Tak, bierz co tam chcesz. Do pełny. Oj, dobra. Ja muszę się jeszcze nauczyć dobrze zarządzać tym ekwipunkiem, ale. Bo myślę o tym, żeby tę menażkę sobie dać na inny w ogóle pasek, nie? Na scrollu, co się zmienia. Okej, jestem. To co włączamy? Activate? No chyba ta, no. No to klikom. Wow. I się dzieje cutscenka z laserami. Tajemnicze lasery. Uy! Kosmiczne jakieś pszczółkę te. Pszczółkę widać. Pszczółka, no. Pszczółka. A, o, jak walnęło! I może się zwiększymy teraz i koniec gry. O, ty, kabel chyba nie wytrzymał, ty. Nie, ale wybuch tam jest przy drzewie.
Przynajmniej widzimy, jak to od góry wszystko wygląda, nie żebyśmy wcześniej nie mogli. Taki wybuch oddali. Do tego wybuchu? Chyba tak. Obok dębu. No to tam. A jest tu. Nie tylko ja to słyszałem. To jak się zmienia ten fokus czasami, tak mi trudno rzeczy w oddali zobaczyć. Dokładnie. Tu jest ta... Kartonik. Może puszka, chciałem powiedzieć, kartonik. Tu mnie kartonik. Ostatnio chyba pająk nas zaatakował. Tutaj w ogóle sok powinien być do wypicia sobie. I może nawet ten sok jesteśmy w stanie jakoś zbierać inaczej, bo tam widziałem, że do soku jakieś było coś. W ogóle mamy możliwość zrobienia kolektora soku. No właśnie o to mi chodzi. O tym teraz mówię, że możemy jakoś zbierać ten kolektor soku, może... Aha, w sensie to jest ten sok z kartonika, że będzie zbierał do tego, czy... Czy będzie nam... chodź tu. Jak gałązka zbierała, o! Zobacz! Na górze słomki, takie fioletowe coś, różowe coś się tak... takie kółeczko. Nie musisz dwa razy mówić. Aha, nie mogę tego... Strzała w tym jest, strzała w tym jest. Idziemy na ten, na... Jak tu wejść teraz? Nie za bardzo jest jak chyba. Może trzeba coś sobie podbudować. Ściany co... No tak zgaduję. Schody tutaj na trawę nie wskoczysz. Fortnite taki się trochę zamieniło, nie? Budujemy czy nie? Czy dajemy spokój? Na B było. Możemy zobaczyć. Trójkąt na... Nie, to są ściany. A nie, czekaj, były te Fortnite'owe. Dobra, dasz radę tu wskoczyć. Rusztowanie, mówisz? Jak ty to zrobiłeś? Tak? Tutaj, o, tutaj gdzie jesteś na tą... O, i tutaj już w górę, wiesz, jak po schodach, nie? W górę serca. Wznosimy je do pana. A, no. Czekaj. Zobacz. No nie mogę wejść. Dobra, czekam jak na ciebie. Jak tu żeś tu wszedł? No nie wiem, jakoś skakałem po jednym, po drugim, w lewo ogólnie. No gówno! Aha, może ty skręciłeś tutaj, w ten bardziej. No tak, na ten żółty wskoczyłem jako pierwszy ogólnie. Na ten żółty, dobra. Tak, z żółtego, dalej jazda. O, dokładnie, i dalej. Dobra. O, tak jest, i do góry. Kibicowanie, tutaj trzeba chyba z powrotem. No. I do góry. Jakoś faktycznie się da. O, widzisz? Jesteś lepszym parkurowcem ode mnie. Urbexy bardziej pionowy. Mi się niestety skończyła pochodnia. Nie widzę za bardzo. To? Tak jest! I jeszcze chyba jeden wyżej. Za to, o... Gówno! Nie, mangi! Dobra, coś tam jest czy nie? Jest! To warto tam chodzić, żebym chodził? No warto, no chodź. No spróbuj. Gdzie? Stąd? No to właśnie z tego spadłem. O, i tutaj był ciężki skok. No ja się ślizgam po tym. Mi się wydaje, że to się powinno inaczej przechodzić, no. Jak ty to robisz, że tam dwa razy już wszedłeś, a ja dalej nie mogę? Znaczy ja nie zamierzam ukrywać. No. Jestem wreszcie, Jezus Maria. O, dobra, jestem, no. Zobacz, jest skap nowy. I tylko tyle? No, tutaj jest, widzisz, słomka. O, faktycznie, złomka. I ty jeszcze se wziąłeś ten, cwaniaku. Masz! Ale to dziwne dźwięki wydaje, ty! Jak to się? Shift? Okej. Ale to dziwne dźwięki wydaje. To jest tajemnica wiary. Mam w to wejść? Wejdź w to. Kropla bez kitu. Wow! Surowa nauka! Science! Aha, wziąłem surową naukę. Ten, kto gada te, wiesz, science, to może chodzi o to, że to jest ten doktorek cały, nie? Ty, a w ogóle widzisz? Wróć się na ten, trochę wyżej. Widzisz przed nami taką różową łunę? Nie widzę nic. No tam jest ta eksplozja, za dębem. Tak się świeci coś po a tej coś, eksplozji. No jest, bez kitu, jest. To co, lecimy tam? A w nocy lepiej za dnia chyba, nie? Jak wolisz? Za dnia. Będzie więcej widać, lepiej będzie. Zobacz, dobrze. Teraz sobie wezmę ten dmuchawiec. Pamiętaj, że on się zużywa, tak, nie? Tak. Dłużej go... W sensie, bo ja widzę, jak nam szybko te pochodnie schodzą praktycznie. I wiesz co, no to jest bardzo nieekonomiczne. No ty, to coś jest, zobacz, też różowe. Co to jest za... Czemu ta surowa to może teraz ja jest? Teraz zbiorę, zobaczymy, ale czy weź, się stanie. Weź. Czy to się stakuje jakoś, czy... Nie, i też jest 100. Nauka, jeżeli dobrze kojarzę, jak wbijemy wystarczająco wysoki poziom, to nam się odblokowują receptury samoczynnie. Na kolejny poziom jakby. No to dziwne, że mamy, wiesz, tak surową naukę gdzieś tam rozrzucą... A nie, czekaj, to ten wybuch to spowodował! Żeś tam rozrzucone... A rzeczywiście, no! Rozrzucone po świecie. No. Rozrzucone. No i teraz szybkie jakieś żarło i możemy iść właściwie, wiesz? Tak myślę. No, ja sobie wezmę grzybki na drogę. Ale tam marudzą jedne te postaci. Jedne co, no to piciu muszę. Ta, one coś gadałem, że te grzyby jest jakie niedobre.
Jedynie bym jeszcze jakieś piciu znalazł, bo tak nie za bardzo z tym piciem u mnie. Zauważyłem, że mszyce zawsze wchodzą na trawę, gdy uciekają od ciebie, więc bardzo łatwym są celem. I łatwo je można zabić po prostu. A ty to zrobiłeś z obserwacji? Czy? No tak. Ale własnej obserwacji czy tego X-a? A nie, no nie obserwowałem mszycy X-em. No to też trzeba zaobserwować, wiesz? Biedronka wielka. O, kolejna surowa nauka. Chcesz zabić biedronkę? Nie sądzę, że damy radę. Ja mam łuk. Ale jak, ty masz parowanie. Próbować, dobra. Bo ludzie na przykład nas wyśmiewali, że my się tak boimy jakiegoś pająka, on jest wcale taki trudny nawet. Gdzie jest ta biedronka? Ej, najpierw ją zeskanujmy, zeskanujmy ją najpierw. Dobrze. I dowiemy się, jakie ma minusy. Chcesz podglądać? To ją podglądam. Tak, tak, tak. Podglądne. Odporności, kłucie. Co tam jeszcze? Rozbijanie? Słabości, rozbijanie. Nogi to słabe punkty. No dobra, to mają bić? No, bijemy, dawaj. Ja już naprężę łuk. W dupę dostała. Ole, i w nogi celuj. Ooo, pół HP. Serio? No to trochę dobra, lipa. Dobra. W nogi, obrywa faktycznie. Bij. Okej. Ona jeszcze tak się trzepie w trawę. Ona się rozpędza, ta ją bardzo łatwo można. No ja muszę się zablokować energią. Na trawie. Dobra, teraz na mnie się sfokusowała, ale na ciebie się odwróciła. Ona do mnie. Ona widzisz tak szarżuje. O! Co jest? Za pół HP dostałeś? Za ponad pół HP. To spróbujemy dobić, dobra? Nie wiem, czy ją dobi. No to ona jest tutaj zablokowana praktycznie. Możesz też mnie spróbować podnieść, jak ją zgarniesz na bok, nie? Tak, tak, bo tak. Bo ja jestem tak za trawą, więc ona praktycznie tutaj nie dojdzie. Mamy 20 sekund jeszcze. Dobra, luźno. Dobra. O, uderzyła w kamień. Teraz ona jest bardzo wolna, to też jest dosyć duży minus. Tak, tak, ja mam... Ja cię podniosę i zginiesz bandaż. Od razu. Nie, ja mam bandaż, szybko się zabandażuję. To się chyba odnowiła troszkę, wiesz? Jezus, ty jesteś naprawdę największym jumpscarem tej gry. Ale wiesz, jak do mnie podeszła nagle. Mam dosłownie. Nie, to jest zły pomysł, Rywczku. To jest bardzo zły pomysł. Dawaj ją tam. Bij ją, proszę, tankuj ją czy coś. Bądź tankiem, bądź dobrym Rywkiem. Gdzie ona jest? Nie wiem, ale to jeszcze gorzej, jak nie wiemy. Do tej dziury spadła. Nie opowiadaj takich głupstw. No, tu jest w dziurze. Możesz ją tu strzelać, ona tu nie wyskoczy. Spróbuję. Tylko strzał też mam ograniczoną ilość. To co dorobisz? Tylko szkoda, bo nie możemy celować w nogi, ale się odnawia HP. Czyli wiemy też, że nie możemy za bardzo zwlekać z walką. Skoczyła na górę! No znowu spadła. Dobra, walić, znaczy w sumie połowę HP. Nie, dawaj ją, chcesz? No pół HP zbiliśmy, tak. Gdzie ona jest? To bij ją może. Na dole. Chociaż masz trudne do zadania, powiem ci. Ona więcej się leczy niż my jej bijemy. Tak, ogólnie bardzo duży regen ma. To wystarczy chwila. Najgorsze jest to, o dobra, ona naprawdę dużo bije do spadania. Ale dobra. Po prostu nie mogę się z nią bić na takim terenie. Dobra, ty ją musisz odpędzić, bo jeśli ona mnie tutaj zagoni do koziego rogu, to będzie bardzo źle. Weźmiesz na siebie? Postaram się wygonić tutaj na ten otwarty teren po prostu, no. Dobra? Nie mam już niestety energii. Chodź tutaj. No i trawa tutaj jest moim największym przyjacielem. Dobra. Dobra taktyka, tylko jak ona się odwróci, to jestem skończony. Wow! Nie wierzę! W ogóle nie jestem w stanie obczaić, kiedy ona atakuje. Dokładnie. Zupełnie, nie jestem w stanie tego wyczaić. Ona taki ma bardzo trudny do ogarnięcia atak. Ty jej nic nie robisz tymi strzałami, tak w ogóle. Robię. Spróbujmy podnieść. No właśnie, to będzie lepszy pomysł niż... Tylko ona się znowu zregeneruje, nie wiadomo ile. No dobra, ale ja jej zbiję tym atakiem jednym co ty 10 strzałami. Ona ma słabość nogi, używasz tego? No, tak średnio mogę trafiać w te nogi, wiesz? A się wróciła do ciebie śmiesznie. No dobra, a tu... Strzał w ogóle dostałem od ciebie. No to tyle było z naszej wyprawy na Biedronkę. A czy stracimy te itemy teraz? Nie, no podniesiemy je sobie. Przygrzmociła graczowi Mangetsu. Możesz zmienić poziom. Odrodzenie, o i co ty wybierasz?
Odrodzenie. No. Tak żałosna jest ta broń dwuręczna z tej mrówki. Ona bije dokładnie tyle samo co włócznia, a bije 10 razy wolniej. A jest czekaj, naprawdę żałosna. Ja nie wiem, czy to jest... A gdzie odzyskać itemy? Pisali... No tam, gdzie padłeś. Normalnie będzie do wzięcia? Sorry, że ci przerwałem. Tak. Nie wiem. Tu jest. Nie było żadnej odznaki, znaczy znacznika. Musiałem sam znaleźć. Odznaki wielnego pacjenta zabicie się z Biedronką nie. I dostanie w dupę. Ja już wiesz, świruję, bo Pokémony gram, nie? I odznaki są. Nie no, ale masakra ta Biedronka, w ogóle nie do przewidzenia dla mnie jest. Ja teraz dzisiaj w ogóle też się nie nadaję w ogóle do takiego bicia, przepraszam widzowie, ale... Te soczewki dzisiaj to ja mam tak rozmazane wszystko. Przynajmniej zobaczyliśmy, jak wyglądają takie bardziej zaawansowane walki. No i pytanie, czy my jesteśmy... Nie, mi się, że Biedronka nie jest zbyt zaawansowana. Jest, ludzie mówili, że jest trudna. No, znaczy były zdania podzielone w gruncie rzeczy. No dobra, to co, idziemy ten ogarniać. Do tego drzewa. Tak jest, mówisz jak już ten. To wezmę sobie tylko mięsko i możemy iść. Tylko wycinam z tych nagrań nasze haranie do mikrofonów. Twoje i moje bardzo często. Teraz jest ciepła temperatura, to nos się szybciej nagrzewa, gluty bardziej lecą. To jest życie. Zawsze jak tak śrubałem, tak nosem, to moi dziadkowie mówili szczęścia w nowej kopalni. A nie, to kopalnia, bo to nos, ale to jak kozy dubało się. Nie, ja nie dubałem. Ja dubałem. Okej, okay. Bo jesteś Dubaj, jesteś z Dubaju. Tak. Dobra, ja idę w stronę drzewa. Okej. Okay. No ja idę z tobą, oczywiście. Moi starzy chcą do Dubaju lecieć, chcą mnie zabrać. Kurde, ty bogolu, ty bananie. No wiesz, no, na starość im tak mają różne życzenia. Moi starzy właśnie lecą na wakacje i marzy im się, żeby nikogo nie brać z młodych. A to oni już tyle, wiesz, bo ja z nimi nie jeździłem od dziecka tak naprawdę, nie? Oni tam co chwilę gdzieś. Gdzie ty jesteś? O, jesteś przy mnie. Dobra. Byłem na górze. O. Patrz, no. Da się to rozbić? Da się tu wejść? Nie da się rozbić. Szkoda. W ogóle ta woda wygląda jakby była czysta, może... Nie, to jest wypij brudną wodę. Myślałem, że do menażki, do menzurki jesteśmy w stanie dać sobie. Menażki. Z tą menażką. Nie wiem, z karcerstwem, coś mi ostatnio się odpaliło, wiesz? O, pająk, krzyżak. Ej, tu coś piko też. Tak, pika, bo jest pewnie tutaj kolejna baza do wybadania tych, nie? Ewentualnie Pikachu. Tędy? Może? Nie wiem. No, to ale ostatnio szliśmy troszkę inaczej. Albo czekaj, gdzie była ta baza? Może ona baza. Była tutaj, to jest ta sama? Nie, to jest nie, nowe. Nie, to jest odkrył. Inny, posterunek terenowy. Posterunek terenowy i może kasetka będzie kolejna. Poszukiwacz zasobów, brak zasilania. Jest raport o lokalnej faunie. Biedna Sara z tym swoim małym czerwonym śladem ugryzienia. Gdyby do mnie nie przyszło, nawet bym się nie dowiedział. I tu jest dużo tekstu. Jakiś dzienniczek jest. Zostaw to wszystko w spokoju, a wszystko zostawi ciebie w spokoju. Zgadza się. Tu jest bardziej coś odnośnie tego świata. Tatusiu, w korzeniach dębu jesteś paskudnego, chlipnęła. I jest zaznaczone, że w korzeniach dębu. Ty sobie czytasz, to ja te żołędzie tutaj ogarniam, nie? Bo ich jakoś specjalnie dużo nie mamy. No właśnie, było zaznaczone w tym tekście, że korzenie dębu. Nie chciałem tego całego słuchać, żeby cię nie zanudzać. Jest coś do zdobycia tam, że tam musimy się skierować. Te larwy można by było ogarnąć, tutaj też, które wiesz, tam chodzą. Jezu, to jest mszyc. Tu jest też stawik z puszką, idziemy tam? Staw z puszką? Jest. Oczywiście. Widziałem też w komentarzach u ciebie, że jak mrówek nie będziemy bić, to mogę nam coś nawet dać i mogą być miłe dla nas. Też o tym słyszałem, ale to takie info. Jakieś super niesprawdzone, nie? Zresztą my podobno, nie wiem czy nie zepsuliśmy już szansy na to, nie? Tutaj chodźmy. Się w mrowisku. No, więc nie wiem jak one tam na nas teraz będą reagować, nie? Tutaj zobacz. O, tu są kwiatki, zobacz! Jest, kwiatki będą do zbadania. A może? No, bo coś mamy do zrobienia z płatków kwiatków. Tylko musimy to rozten. Mamy tam się wdrapać? Nie. Ściąć? Nie. No, zgaduję, że tak. Nie zetniesz Boże. Tego. Musisz się wdrapać. O, mangi, twoje ulubione parkoura. Nie, chociaż może tu nie będzie tak źle. Nie, tutaj Essa raczej. Bo tak ci powiem szczerze, że poprzednio jak byliśmy, ten parkour. Ja jestem już na górze. Funkia. Też jestem. Atakuj. A może X-em da się rozejrzeć i zbadać? Nie. Zaznaczone na mapie. Kurde, gówno. Płatek kwiatu, tak, są. Normalnie zbierasz? Tak, trzeba uderzyć w siekierą. Ojojojojo, też tutaj spadłem wcześniej. No.
Ciężko jest. Powietrzu możesz uderzać chyba. I tam pszczółka albo jest. Nie. A ciekawe, czy pszczółka jest bardziej taka agresywna albo... Nawet jeśli nie agresywna. Pszczoła to tam... Pszczoła nie, to jest... w ogóle jest miła, ale szerszeń to, o Jezu, jak tu są szerszenie, to... Z tych wszystkich owadów, zwierząt i tak dalej, to akurat na szerszenie to mam fobię, boję się ich strasznie. Mam wrażenie, że zasięgu mi trochę brakuje, bo celuję w miarę dobrze i albo hitboxy są bardzo małe. Zobaczmy tę puszkę może, bo zobacz, jest puszka nad jakimś oczkiem wodnym, bo to jest w sumie nie taki stawik, tylko oczko wodne, takie jak to jest ogródek, bez przegródek. Tutaj inne kwiaty są w ogóle, zobacz, jakieś tulipany. Tulipany i są jeszcze na wodzie, nie? Ej, tu jest kropla napoju gazowanego. Udało ci się odkryć. Yes, I can. Zganik to nie wskoczył do środka. Brudną wodę. Nie, po prostu nic tu nie ma. A nie, na tył jest skab. Kolejny kolor do zgarnięcia. Usłyszałem. Parówkowy horror. Z tyłu jest skab. No zobacz, inne kwiatuszki normalnie. O Jezus Maria, dobrze. Przyjrzę się mu. Tak? A w sumie dobry pomysł. Genialny pomysł. Krzyżak łąkowy. Słabość pikantne, odporności kłucie świeże. No, on wygląda jakby spał, możemy tam przejść chyba. Mówisz? Skradać się? No, chrapie. A skąd wiesz, że chrapie? Słychać jak przechodzisz, on chrapie. Bez kitu. Nektar znalazłem. Też mi ludzie często piszą o tym, o tu jest kolejna ta surowa coś tam. Bang. Mówią często o tym trybie arachnofobii, ale to jest gówno straszne i dla mnie by to psuło grę mega, żeby jakoś zniekształcało te paniąki. Dobrze, zbieraj Ryfciu, zbieraj. A może ale spróbuję tu nie da się. Nie da? Może to jest jakieś specjalne, bardziej specjalne. Chyba to od przodu trzeba tak uderzyć może. A powiedz mi, co jeśli nam ten krzyżak się obudzi zaraz? No to... Przypał. Jestem w środku tego kwiatu. I nic się nie da z tym zrobić. Rytek w środku kwiatu. Dobra, schodzę. Kwiat lotosu. Też może spróbuję. Tu jedynie są te żółte inne. Możemy to żółte spróbować, jeżeli chcesz i chyba tyle. A gdzie jest ta eksplozja? Bo powiem ci, że tak... Rybciu, znaczy to jest przy drzewie była ta eksplozja. Na puszkę wlazłem. I tu się jeszcze zastanawiam, bo jest jakieś do wyłowienia na tym stawiku jakieś rzeczy, tam jeszcze jakieś pieńki są. Jakiś magazynek jest. Taki domek letniskowy. Nie no, coś takiego bardziej... A widzę, tam leżak jest wystawiony jeszcze. Ja ogólnie do zbadania mam dwie nowe rzeczy. Jak chcesz, możemy zbadać. Mam nektar i płatki. Jakie? Cornflakes czy Cheerios? Ani to, ani te. Czokapiki i Nesquiki, co? Czokapiki też były super. Mam dobre wspomnienia. Ja to zawsze Nesquik, Czokapik. Ja różnie. Ja byłem tu w ogóle. O Jezus, ej, mały. Mała dupa. Mała dupa. Bijemy go. Ale on, podoba mi się to, jak odwzorowano te ataki pająków, że on tak dwa odnóża przednie wystawia, jak chce atakować. Dobra, niski poziom zdrowia. Tak typowo dla tych pająków. Ja się uleczę. Że dla każdych pająków. Może dupa jest jego słabym punktem. Trudne bardzo, nie, niesamowicie mi się nie podoba ta dwuręczna włócznia. Ej, tam idzie duży! Dobra. Chlustą na ciebie. Dupą. Trzymasz się? Tak, wracam do ciebie. Idę do tej bazy tutaj. Nie wracaj mi tutaj. Proszę. Pan myślę, że w tej bazie będziemy bezpieczni. Niekoniecznie. Nie! Ja nie mam stabiny, proszę. Stop! Jestem w bazie. Zobaczmy, czy jestem dobra, bezpieczny. Jest przy tobie, ale nie, powiem ci, przeraziłem się. Ale serce mi bije, dosłownie. Mrówki są tobą poirytowane. Czerwone mrówki są tobą poirytowane. Ty, może one po czasie się... przyjazne zrobią. No właśnie, wręcz przeciwnie. Nie ma go tu, poszedł. Chyba do mnie poszedł. Nie. Ale ci powiem, dużo ludzi tam narzeka na moje krzyki, zwłaszcza twoich widzów, którzy... Ja jestem bezpieczny w tej bazie, Mangi. Tak? Możesz tutaj przyjść. Ja mam cztery nowe rzeczy do zbadania. Płatek kwiatu. Ja nie, dobra. Badaj. Trampolinę można zrobić. Ale on tu jest obok. Ja nie chcę tam wchodzić. Dobrze, to ja zbadam i do ciebie idę. Pajęcze włókno teraz badam. Z pająka. Ja powiem ci, że ja myślałem, że
moim przypadku jest trochę lepiej, jeśli chodzi o arachnofobię. W sensie ja myślałem, że mam taką lekką, taki lęk, ale ten pająk na mnie działa, bo jakoś najbardziej chyba krzyżaków nie lubię, wiesz? Pajęczy kaptur, faktycznie, z kawałka pająka. Kawałek pająka zbadałem. Dobra, gdzie ty jesteś? Bo ty w ogóle zaznaczasz podczas patrzenia... Na pieńku. Te. Ja teraz ciebie... A, tu jesteś. Widzisz, tam zaznaczyłeś... Jak to zdjąć? No, prawym, usuń punkt nawigacyjny. Ale się próbuje do ciebie dowalić. On skacze, jak myślisz? Ja spróbuję stąd. Okej, co do zrobienia tu. Mówisz? Chodź, nie jest chodź, taki trudny? Ciekawe, czy będzie łatwiejszy niż ten. Niż Biedronka. Faktycznie, fajnie mu schodzi. Jego słabością jest łeb? Nie jestem tu bezpieczny, ty. Dobra, ja go biję od góry. Dobra, może z tyłu, postaram się. Jak do ciebie wszedł? Ja bym był zasrany na twoim miejscu już. No trochę jest duży. Dobra, tu chyba znalazłem jedno miejsce, gdzie jestem bez... Nie jestem tu bezpieczny. Aczkolwiek udaje mi się perfekcyjnie parować jak na razie. Ja go teraz więc mam problem. Jak teraz tam poszedłeś, on od tyłu cię próbuje i mam problem go trafić nieraz, wiesz? Nie ma problemu. No on ma odporność na kłute, nie? Więc tutaj ty jakoś dużo mu nie zrobisz, ale nie idzie jakoś tragicznie. Bez kitu, ale my się dzisiaj bijemy. Tylko żeby on wszedł tutaj od przodu, to byłoby lepiej. Czekaj, i ty go zeskanowałeś w końcu tym X-em? Nie. I chyba ty nawet... go skanowałeś zdecydowanie wcześniej. No to nie ma w ogóle żadnej słabości wypisanej, albo ja nie widziałem. Czy porady do niego. O! Jak go perfekcyjnie zblokowałem, to aż go... Ogłuszenie może wejść, z tego co słyszałem. Tak. Zwróć z nim trochę. Chyba, że naprawdę oj, masz... On ogłuszył mnie chyba. Dobra, jestem. Potrzymaj go tam w środku, bo tutaj na przykład mogę go bić. Tam jak potem go bierzesz, to jest problem. Oj, ja jestem na hita. Dobra, na hita, on już też pada. On jest na takie moje, o ile go dobrze trafię. Tylko się striggerował na mnie, jak on mi tu skoczy, to jestem w dupie, próbuje we mnie strzelić. Jezu, nie. Dobra, splunął na mnie, spróbował. Dobra, idzie do mnie chyba, nie. Nie mam strzał już. Oszczepem. Też go oszczepem rzucam. Odbił, o idzie do mnie znowu. Zabiłem go. O, oszczep dał radę. Kawałek pająka razy 5 z niego wyleciał i nic więcej. Super. Tak? Super? Ja tu miałem walkę nie tylko w ogóle z tym pająkiem, ale też z samym sobą. Ty byś widział, daj spokój. Ja tu stałem w tym miejscu, nie on, to jak tu stałem, to mnie bił, nie? I taka na cały ekran japa z bliska pająka. I dopiero w tym miejscu, tu z tyłu, byłem bezpieczny. Ja się cieszę, że jednak się zamieniliśmy tymi klasami, wiesz? No, bo powiem ci, że ty to byś się tak zesrał, jakby taka cała japa pająka była ci na twarzy. No, jak mi tutaj wcześniej wyskoczył, to już się zesrałem, nie? Ty, a jestem ciekaw, no bo to jest pajęcza sieć, nie? Nie jesteśmy w stanie zgarnąć tej sieci, po prostu tak. Ale widzisz, ty to masz łeb. I coś ci wyleciało? No właśnie nie. No dobra ty, bo nie zbadaliśmy nawet do tej eksplozji. Dobra, chodźmy, zobaczmy tę eksplozję. Strzały możesz zrobić, bo tu jest, bo tu jest rzepa gdzieś, niedaleko widziałem. Rzepa, więc no to... oset zgarniesz igły ostu i se zrobisz strzałę. Ostu czy osetu? Osetu. O, widzisz tutaj jest, bo ty tego nie widziałeś z bliska, ja stąd zgarniałem igły, ty możesz teraz zgarnąć igłę, jako igiełka że ty ostu. Jesteś rangerem. Chodź dobra, tu. Dobra, idę. Wchodzisz i tutaj widzisz igiełka faktycznie jest ostu. Oset. Są wszędzie. A igiełka, że leży? Tak, nie, musisz zgarniać tutaj na łodydze, tak jak róża ma. Dobrze. Jesteś, Boże święty. No, a do czego, do... Liście do czego są przyczepione? Do łodygi, no to myślę, że osed, no to kolce są do tego, no. Dobra, widzę o co ci chodzi, że są luźno. Mam. Tylko nie mam ty myszku roztoczy, jeszcze brakuje, wiesz? Ja mam 10. O, no to git by było. Padzie mszycy, zjedz. O, zostawiłem ci meszek w torebkach, nawet zupę zrobiłem. Wydziergałem. Meszek w torebkach. I możemy tam iść szybko zobaczyć. Biedronka nas rozwaliła, krzyżaka zabiliśmy, to jest... Hit, nie? Ja bym się cieszył w sumie. O, mały pająk, mały pająk tu jest obok mnie. Dobra. Idziemy wiesz go co, nie, chodźmy na ten źródło eksplozji. Tak na koniec odcinka. No to tutaj raczej przy wodzie chcemy go ominąć, bo on jest tutaj z prawej przy...
Znaczy, jak po prostu go miniemy, korzeniu. On chyba nie był aż taki groźny, porównań do tamtych. Nie, mały pająk to tam, wiesz, można go zjeść. Znaczy, zabić. Można go zjeść, po prostu do mordy sobie wsadzić. To by się przejmował. Ja muszę koniecznie zrobić ten... koniecznie muszę zrobić sobie tą menzurkę, no bo tak bez tej... Bez źródła wody to słabo. O, jest tym bardziej, to? Że jak nie mamy wody i jedzenia, to podobno tam szybciej ta energia schodzi, co czy coś tam. To jest świetlik chyba. Zobacz, świetlik. Gdzie? Nie chcesz go bić? Nie, kurde, nie, pająk. olej. Śpi, pająk śpi. Tu jest jeszcze jakiś inny. Podchodzi. Jakiś podchodzi jeszcze do niego i go próbuje... Patrz, co ty. Oni robią? Co ten świetlik robi temu pająkowi? On nie. Mu zsie dupę. I patrz, zaświecił się aż z wrażenia. Zejdź tu ze swojej. No bez skitu, on się tam ładuje na nim, dobra, żeby jego nie padło. Chodź do tego różowego. O, no i śpią tu pająki, no, Biedronka tu nawet jest, ej, tu jest ten wybuch. No jestem. Biedronka se tu przeszła. Idziemy, schodzimy tu? No możemy zobaczyć na szybko. Tu jest całe laboratorium jakieś. Zobacz, zbadaj laboratorium. To co, zostawiamy na następny odcinek? No chyba ta. Mamy nadzieję, że wam się walki podobały, nie tylko. Mnie się całkiem podobało, ale strasznie było dla mnie. No dla mnie z tobą też, jak się drzesz. No ale to jest dodatkowy... W ogóle czemu ty tylko na jedno oko widzisz? To jest takie nie... Bezsensowne jest. Zakrywasz sobie jedno oko. Może to jest tak, żebyś się przyzwyczaił do ciemności. Być może. Mogę sobie potem i wiesz, i potem odwracam, ale to jest z drewna, to nadal widzę tylko na jedno oko. Albo żeby ci idealnie strzelić to oko. Dobra, dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się widzowie i słyszymy się w następnym odcinku. Pa, pa! Pa, pa!